No siema wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku Spyro. Z tego co wczoraj, z tego co w poprzednim odcinku było, pokonaliśmy już kolejną krainę, która się nazywała Słonecznym Szlakiem? Chyba tak, Słoneczny Szlak, gdzie była walka z czasem, musieliśmy na czas wszystko pozbierać. Na farcie, bardzo na farcie udało nam się to zrobić. No i co, no i dzisiaj będziemy szukać kolejnych krain. Ogólnie myślę, bo z tego co już tutaj widzicie, te wszystkie krainy wzięliśmy i zrobiliśmy. Zostały nam naprawdę tylko tutaj jedne drzwi. Nie wiem one do czego są. No i w sumie lecimy tam do tego samolotu, zobaczymy co tam będzie z tym samolotem. No i jeszcze w tej krainie brakuje nam dwóch, tak jakby, czy czterech szafirów. Więc robimy następną krainę, zobaczymy co to będzie za kraina. No i po prostu jeszcze w wolnym czasie zbierzemy te brakujące. Że nie marnowałeś cennego czasu. Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do krainy strażników pokoju. No dobra, ruszamy. Ruszamy do tej krainy strażników. Zobaczymy, co to będzie dokładnie. Mam nadzieję, że to już nie będzie finałowy boss z pierwszej serii. No bo tak naprawdę mamy tylko zebrane 17% tej gry. Czyli musi być jeszcze naprawdę dużo tych krain do zwiedzania. No bo grę mamy tylko skończoną, tak jak mówiłem, na 17%, nie? Podróż do świata strażników pokoju. Ciekawe co to będzie. Czy to będzie jakaś taka kolejna kraina jak te oświecenie? Możliwe. Mam nadzieję, że motywu z lataniem i z walki z czasem nie będzie. Chociaż z tego co widzę... No nie, tu jest jakieś kolejne przejście. Z tego co widzę to chyba nie jest kraina. Tylko to jest tak jakby kolejne miejsce, gdzie będą te światy do zwiedzania. Tutaj coś mogę z tym zrobić? Chyba nie. Dobra, zbijmy Tytana. Hej, Tytan. Aaa, jak Tytan. Strażników pokoju. Zobacz, co zrobili ze skarbem, który nam ukradli. Proszę, odzyskaj go, Spyro. Znaleźć skarb robi się? Okej, dobra. A ja wejdę na chwilę na przewodnika, bo jestem ciekawy, czy to jako krainę. Nie, to jako krainę wykryło. Czyli w takim razie to jest jakaś kraina do walki. Dobra, tylko ile tu mamy aż zebrać? Aż 200 chyba, co? Ta. Tutaj aż 200 nam brakuje. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Tu. O, gdzie lecisz? Gdzie? Okej, tu nic nie ma. Ta kraina jest ogólnie potężna z tego co widzę. Więc nie wiem, czy nam tak szybko to wszystko pójdzie. Ale będziemy się starać, nie? Dobra, udało nam się zebrać. No i tu jest wyschnięty kanion. Czyli to jest tak jakby już środkowa mapa tak naprawdę. Czyli tą dolinę nie możemy traktować tak jak... jako świata. Tylko to będzie tak jakby punkt zapalny tych światów. Dobra, no to w takim razie nie ma co. Po prostu tą krainę zrobimy dzisiaj na 100%. Stąd przyszliśmy. No i ewentualnie będziemy już stąd brać i dalej latać. Tu gdzieś mogę wskoczyć, czy coś? Tu znając życie będzie ukryty punkt. Chyba, że ja to mogę rozwalić. Mogę ja tym jakoś tak... A, mogę. Ale nie w tą stronę, tylko w tą bym chciał. Chyba, że tu też coś jest. Dobra, strzel. Okej, ale wyżej nie mogę tym nic robić. Chyba nie. Jakbym wpadł to... Nie, no to jest tylko po to, żeby tu chyba stało. Ale nie z tej strony, popchamy tylko z tej. Bo tu jest domniemany cel. Tak, czy nie? To trzeba jakoś rozwalić. Ach, dobra, tu nic nie było. O, tu jakiś szafir na lądzie, tu drugi szafir. Po jednym punkcie, co prawda. A to? Czekajcie, jeszcze te króliki weźmiemy, może one coś dają. One dają życie tylko naszej ważce. Jak nasza ważka się pali na złoto, to znaczy, że jest zajebiście. Dobra. Okej, ustawmy na to i zobaczymy... To o to właśnie chodziło. Do środka może trafić? Nie wiem, bo te... Coś mi śmierdzą. Coś musi z nimi być tak naprawdę. Okej, tutaj teraz. Odpal. A to nam nic nie odblokuje. No i tam też tak średnio, żeby przejść. Dobra, czyli na ten moment z tej perspektywy tutaj to kończymy.
Pójdziemy tutaj i zobaczymy, co tu nas czeka. No, na pewno dużo przeciwników jest. Cyk, cyk, cyk. Fajnie, potrójnym. Bierzmy jeszcze to. Te namioty coś mają w środku, czy nie? Podejrzewam, że coś będą miało ukrytego. Zero? No nic nie było, aż dziwne. Dobra, tu widzę, że jest kolejna kraina. A te... gejzery, one zadają nam obrażenia, czy nie? Tak, zadają. Dobra, ważka, łap go. Tak, kolejne życie złapać. Się postaramy tutaj to ogarnę. Zobaczymy, czy nam to w miarę szybko pójdzie. O! Taki był motyw. Tu też. I tu pewnie też będzie. A, to już było przewidywalne. Dobra. Z tej strony mamy wszystko zebrane. Tu chodzi czarnoksiężniku. Chyba tak cię można nazwać, jak nie generałem tych wszystkich punktów. Czy musimy tak i podskoczyć. Też podskoczyć. W sumie już dość szybko mamy nazbierane te 74 szafiry. Kraina władających magią to odległy i niebezpieczny świat. A, to jest kolejny. Jak znajdziesz 1200 skradzionych skarbów, pokażę ci ją. Okej. 1200. Jeszcze kupę czasu chyba. Czy z tego, co mi się wydaje? Chodź, pytanie. Magnus uratowany. Magnusa już nie ratowaliśmy? Hej, Spyro! Iskier, ta ważka świetnie sobie radzi w roli twojego opiekuna. Pilnuj, by nie zabrakło mu sił. Najlepiej karmiąc go dużą ilością motyli. Bum, bum, bum. Dobra, tu byliśmy. Tu z tyłu coś jest? No są jakby te skrzyneczki. Aha, i zebraliśmy też dodatkowy jakby statuę. To o tą statuę chodziło? Nie. Wiem, że to jest ta trzecia, której nam brakuje w tej dolinie. Okej, chodź tu. Dużo przeciwników, na pewno. A, tu mamy w końcu jakiś punkt, gdzie musimy trafić tą armatą. Zobaczmy, jak to działa. Przesuwaj, przesuwaj. Tak powinno być ok. Dobra, odpalamy. Nice. No i chyba dopiero z tej strony będziemy się mogli dostać tam, gdzie wcześniej nie mogliśmy się dostać. Tak, z tej strony będziemy mogli się dostać tam, gdzie wcześniej nie mogliśmy się dostać. Tak to chciałem właśnie powiedzieć. Szyneczka na kluczyk pewnie. Jeszcze kluczyk musimy gdzieś znaleźć ukryty. I tutaj też są takie skrzyneczki. Okej. My przelećmy tutaj. Tak, chciałem podwójnie to zebrać, jednak się nie udało. Tyk. Tu może jakiś motyw. Ogólnie podoba mi się strasznie w tej grze, że nawet takie elementy jakby krajobrazu możemy też w miarę możliwości zniszczyć, albo przynajmniej jakoś na nie wpłynąć. Dobra, kaktusy nic nie dają. Tu jest kolejna kraina, twierdza Drakuli. Możliwe, że to jakiś kolejny jest minibosik. Tak jak walczyliśmy w pałacu Dynki. Tu też nie ma. Okej, okay. A jakbyś... Teraz powinniśmy gdzieś polecieć. Tu nie skoczymy z tej przynajmniej perspektywy. Musimy się dostać tam do tej wieżyczki. To też jest na klucz? Okej, okay, no to już mamy dwie skrzynki na klucz w takim razie. Są kolejne diamencie... tego, szafiry. Już chciałem powiedzieć diamenciory. To dużo w Minecrafta już gram. Okej. Okay. Tu jest mocny nocny szlak. Czyli też jakaś kolejna dolina. Bylebyśmy do niej nie wlecieli, trzeba uważać. Nie, leć tu. Z tyłu nic nie ma ukrytego. Dobra, i tu jeszcze dwa szafirki. 127 zebranych. Dobra, tu. Na dół można zlecieć. To będzie samobójstwo, co? No, raczej to będzie samobójstwo. No dobra, my lećmy już dalej tutaj, w tą stronę, bo jeszcze tej strony nie zwiedziliśmy. I tu możemy coś znaleźć. No, tak jak myślałem. To w ten sposób działa. Ale do tej nory dostaniemy się na samym końcu, myślę. Bo jeszcze tu mamy coś do zwiedzania. Tak. Jest kolejna tego. O, jest nasz ulubiony uciekinier. Chodź tu. To w miarę szybko poszło. Dobra, mamy trzy jajeczka. Już zebrane. Tych skrzynek można tylko dynką rozwalić. Dobra, 45. Jeszcze nam w lui brakuje. O, jest klucz. Teraz cofniemy się do tamtych, żeby zebrać.
Uratujmy też ostatniego smoka z tego tak jakby środkowego świata. To... Dobra robota, Spyro. Oby tak dalej, a z pewnością wykonasz powierzoną ci misję. Misję? Nie wiedziałem, że to jakaś misja. Rób swoje, przypiekaj zbirów i zbieraj kosztowności. Strasznie bardzo mi się podobał jego skin. Tak, fajnie został zaprezentowany jako smok. Taki bezbekowy komentarz musiałem dodać, żeby było ciekawiej. Dobra, i my w końcu możemy iść po te skrzyneczki. Stąd doskoczymy? O. W miarę możliwości się udało. Chodź z kluczykiem. Co, to jest do tej skrzynki w takim razie? Musiałem oczywiście coś odwalić. Też parę osób wspominało, że jak tak najadę, to mogę niby coś znaleźć. Jakieś ukryte... Wow! No, to bym znalazł. Samego siebie chyba. Popielonego. Dobra, udajmy się teraz w takim razie do tego całego wejścia, jakby do kopalni. Dobra, skoczmy stąd. Stąd skoczymy tam? Nie, z tej drugiej skały musimy wejść. O, Kiwiki, chodź, muszę nakarmić swoją ważkę. Dobra, ważka men daje radę na razie. To będzie długi lot. Co jest? Nie, zginiemy. Zepsułem. Ja tam powinienem móc doskoczyć, prawda? Gdzie my jesteśmy? Tutaj, z ostatniego punktu, gdzie smoka uratowaliśmy. Może jak się rozpędzę i tam skoczę, to wtedy to zadziała. I... tak, teraz nam się udało. Nie wiem, czy akurat w taki sposób to powinniśmy zrobić, no ale to nam pomogło. Dobra, gdzie ty nas zaprowadzisz? Okej. Tu powinien być w takim razie ten kluczyk. Okej, no i co, tutaj? Tak, tutaj. Ach, wiecie co? Będę potrzebował waszej pomocy. Napiszcie mi w komentarzu, proszę, czy zbieranie, jakby to powiedzieć, czy klucze, które zbierzemy też z innych jakby okolic, to one też dają nam tak jakby możliwość otwarcia tych zamkniętych skrzynek. Bo na ten moment wydaje mi się, że zwiedziliśmy tutaj wszystko. Bo żadnych tutaj ukrytych punktów przynajmniej ja nie widziałem. Żeby jeszcze jakieś były. Chodź tu. Mogę jeszcze ewentualnie po rogach mapki się tutaj wziąć i mogę przejść jeszcze po rogach mapki. I ewentualnie poszukać tego brakującego. To są jakieś tak naprawdę punkty, które nic nam nie wpływają. Tutaj może coś ukryte jest? Ja nie widziałem. Robimy takie kółko właśnie. Zobaczymy. Tu jest woda i ona nic nam nie daje, tak? Tu zrobiliśmy wszystko oprócz zbicia tych wież. No nie wiem, czy te wieże mają jakieś odzwierciedlenie potrzebne w tej grze. Chodź tu, Meister. Po coś tak produkujesz? I strzelmy w nie z tej całej armaty. Nie wiem, czy one dolatują, szczerze. Teraz? Ustrzel księżyc. Dostałem takie achievementa ze Steama. Nie, one nic nam nie dają. Czyli tak naprawdę te ostatnie klucze muszą być jakimś wyznacznikiem. No bo z dynki, jak widzicie, nie działa. A jest tu wejście na klucz? Czekajcie. Nie, no nie ma. No to w jaki inny sposób to można rozwalić? Jeżeli macie jakieś pomysły, albo są osoby, które już przeszły tą grę, to prosiłbym o komentarz pomocniczy, bo naprawdę... staram się robić krainę na 100% i nie chciałbym ominąć niczego. I nie wiem, czy ja tutaj wziąłem i ominąłem jakiś punkt, czy może tu trzeba spaść w dół i coś znaleźć. Szczerze powiedziawszy, z tego co widzę, to tam niczego nie ma. Dobra, to wiecie co? Jeszcze szybko wrócimy do naszej pierwszej tak jakby lokalizacji startowej. Jeżeli tu już jesteśmy z kolejnymi tak jakby światami, które będziemy zwiedzać, to tam wykonamy tamtą mapkę na 100% też, ten chyba świat się nazywał Poświęceni. No i po prostu
Następny odcinek już zaczniemy od zwiedzania tych tutaj krain, no i od znalezienia brakujących szafirów na mapce Strażnicy Pokoju. No, brakuje nam 17. Wydaje mi się osobiście, że to właśnie tutaj to powinno być. Ja już nie mogę wrócić. Nie mówcie, że ja taką lipę odjebałem. Dobra. No to w takim razie ja kończę odcinek. Zaraz zobaczę, czy jak nie zresetuję gry, czy nie znajdę się znowu na lokalizacji startowej. I tyle. No jeżeli odcinek wam się oczywiście ze Spyro podobał, to zostawcie suba, dajcie łapkę w górę. Napiszcie właśnie ten komentarz pomocniczy, żeby mi wyjaśnić, o co chodzi z tymi dwoma skrzynkami tutaj w tej krainie. A na razie ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nara! Okej, majstry, jeszcze taka dodatkowa wiadomość. Okazało się, że tam nie można się tepnąć, ani nawet jak się zresetuje grę. To napiszcie mi jeszcze dodatkowo w komentarzu, czy możemy wrócić do tamtych krain i jak to zrobić. Dobra, nara!